Dobra, Michał powiedział, że musimy oddać okno. Kolejne. Kolejne, ale ja jeszcze nie wiem dlaczego. Jest ograniczony kontakt z klientem. Tak? Klientem? I wyszła fajna sytuacja, więc chodźcie, pokażę wam, ale ja czasami w ogóle nie wierzę, że takie rzeczy się dzieją. Ponieważ wyszło, że tu położymy boiler i Rafał musi zrobić większą deseczkę, no to odkręcił śrubki. I co tam się działo? Ja tam tak piankowałem. Cześć, jesteś na kanale Kapitan Przyczepa, na którym budujemy kampera. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi przygodami, naciśnij przycisk subskrypcji oraz dzwoneczek. Chodźcie z nami. Dzisiaj w odcinku zaczynamy zabudowę wewnątrz auta. Rafał postara się złożyć już garaż tam z tyłu na tyle, na ile może i zabudować nadkola. Mamy też jakieś pomysły na zmiany. Znowu zmiany. Wiem, że często, no ale niestety w miarę jak projekt rośnie, to cały czas sobie uświadamiamy niektóre rzeczy, więc zapraszam na dzisiejszy odcinek, żebyście mogli zobaczyć, co tam znowu wymyśliliśmy. Fajnego czy głupiego? To już nie wiem. Widzę, Rafał, że rzuciłeś się na duży kawałek do krojenia. Tak. Zdradzisz? Do czego to będzie służył ten taki płat? To ma być ściana grodziowa między garażem a częścią mieszkalną. Okej. Okay. A to jest projekt? To jest rysunek na razie. Tak, chcę zobaczyć, zaraz zweryfikujemy. Pewnie pierwsza pójdzie na prototyp, zobaczyć jakie błędy mogliśmy jeszcze popełnić. No bo nie mamy takiego dużego kawałka papieru szarego albo czegoś takiego kartonu budowlanego, żeby przymierzyć po prostu, wyciąć i potem odłożyć to na tym. Więc najpierw wyrysuję tutaj, zobaczymy czy to będzie zbliżone do rzeczywistości. Sprawdzimy po sobie, co nie? I sprawdzimy po sobie, kto popełnił błędy. Na razie pierwsze wymiary na... Jeszcze pytanie do was, bo tak, tu miał być prysznic, a tu odtąd dotąd miała być jeszcze toaleta z kibalkiem. I ponieważ zaczęło nam trochę przy projektowaniu brakować miejsca na rzeczy, myślimy, żeby to poszerzyć do 80 cm, czy 90, już nie pamiętam, od dotąd. Ciach, i tu zrobić szafę, a kibelek by tutaj spod tej szafy wyjeżdżał na rolkach do prysznica. Jak to uszczelnić? Jakieś tam wstępne pomysły mamy, ale chciałbym wam zadać pytanie, czy wy byście woleli mieć osobny prysznic i osobny kibel i tyle miejsca zmarnować, czy mieć tylko właśnie prysznic z jakimś tam kretingiem drewnianym na dole, podnoszonym, opuszczanym, z kiblem wyjeżdżanym, żeby po prostu aż tyle miejsca mieć więcej. O. Przyszedłeś myśleć ze mną? Nie, przyszedłem pomierzyć, bo już na etapie rysunku czuję, że wow. Cięcie nową wrzynarką. Przyjemne chociaż? Tak. No, uczę się brzeszczotów, uczę się obsługi i są testy. Jest brzeszczot, który robi linię prostą, natomiast no, jest szeroki, więc do tego typu rzeczy, jak macie laminat jakiś, no to trzeba go zabezpieczyć jeszcze, albo skorzystać z takiego zabezpieczenia, co tam jest. Ale ja nie chciałem go jeszcze używać, bo mam zamiar zaokrąglić jeszcze to, więc te strzępy mi nie przeszkadzają tutaj. No i mamy wyciętą ścianę grodziową między garażem a pomieszczeniem mieszkalnym, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy dobrze pomierzyliśmy, więc to nasz produkt. Idziemy. Coś przyniosłeś. Tak, przyniosłem. Ścianę grodziową, zobaczymy, czy była mierzona. Ugniotłem piankę, która wystawała. Wydaje się, że tutaj też mi taka mała fala Dunaju wyszła. To moje ręczne cięcie, albo taka jest blacha pięta, ale wstępnie jest chyba dobrze. Ja bym powiedział, z że jest dobrze.
No. Jeśli jeszcze tylko poprzeczkę łóżka. Teoria mówi, że powinno wystawać ponad i wystaje ponad. No tak, bo tu ma teraz przyjdzie jeszcze. Tak. No i znowu zmiany, ale myślę, że pozytywne, Rafał, co nie? Tak. Że wtedy to, co widzicie, to tutaj zrobimy stopień, którym będziemy wchodzić na łóżko. Pod tym stopniem będzie garaż. Tutaj pod spodem będzie wyciągany kibelek, bo i tak byśmy z tych szafek po prawej i po lewej mało korzystali ze spodu. Tam są też te nadkola, więc są mało wygodne. Więc tam na stałe będą rzeczy. A szafki się zaczną dopiero o tu w górę i tu w górę. A ty jak to widzisz, Rafał? No, jak najbardziej. Tutaj pod schodkiem schowamy akumulatory. A tutaj jak schowamy kibelek, no to mamy miejsce jeszcze do stania prysznicu. Tak. Super. Ale ja, co wy o tym myślicie? Co wy o tym myślicie? Ja jestem najarany, a ty, Rafał? Mi się podoba strasznie ten pomysł. No brzmi jak plan, zobaczymy jak wyjdzie wykonanie. No i może nam też napiszą w komentarzach znowu czego nie przewidzieliśmy. Czego nie przemyśleliśmy. Super. Co 30 tysięcy głów to nie jedna, ani dwie. Nie czujesz się jako 30 tysięcy mózgów? Nie, absolutnie. Czuję się jako... I jeden. Zaryzykuję pojęcie jeden. Nie chcę powiedzieć pół. Ja powiem wam, że na początku tak trochę byłem sceptyczny do tego, ale teraz jak tu sobie dolewamy co chwilę wodę i co jakiś czas nam się uzbiera tą herbatkę, to ktoś sobie podchodzi i zabiera. Fajne jest to, że temperatura tej herbaty, bo to jest podgrzewane na bieżąco, jest zawsze na tyle ciepła, że jak ją się nalewa, to nie trzeba czekać, tylko od razu się pije, nie trzeba tego zaparzać, czekać, coś tam. Tylko sobie podchodzimy, wyciągamy, dolewamy. I powiem wam, chciałem trochę na początku, tak byłem naprawdę sceptycznie do tego nastawiony. A kurde, jakoś mi się teraz spodobało i korzystamy z Rafałem na bieżąco. Tutaj proszę, macie projekt bagażnika, możecie mi podpowiedzieć. Tu są rzeczy, które będą wchodzić, to są ich wymiary. W skrócie bagażnik ma 180, tu ma 70, tu 20 na nadkole. I jeszcze 40. Tutaj jest 140 między nadkolami. I tak, tu ma być beczka z wodą, tutaj beczka, butla z gazem. Tutaj truma na nadkolu, na wysokości. Tu w tym schodku, który ma 60 szerokości, za pomocą którego będziemy wchodzić do garażu, mają być 3 akumulatory. I w środku też zmieści się przetwornica i regulator MPPT. Tu w szufladzie ukryty kibelek, który będzie wyjeżdżał pod prysznic. No i tyle. Spójrzcie na to, zobaczcie, czy widzicie tu jakieś zagrożenia, czy coś, czy... No, nam się na tą chwilę wydaje, że jest okej, ale czekamy też na waszą opinię. Przykleję sobie to tutaj na ścianę, żeby patrzeć na to i w razie czego wprowadzać korekty i myśleć o tym. No, bo my tutaj na górze, jak widzieliście, mamy taki magazynek i w którymś momencie, jak te rzeczy zaczęły wychodzić, to dalej, tak jak od Webasto czy od czegoś, zostawały tu kartony, no bo zawsze po montażu jeszcze trochę rzeczy zostaje. No, tu możecie zobaczyć, już 3 zrzuciłem kartony. I robię tak, że to co zostało, na przykład po montażu Tektrona, to wrzucam o do takich pyk i tutaj. Zostało po czymś i tutaj. Teraz resztki z Webasto do woreczka i tutaj. I woreczki są fajne, bo są przezroczyste, wszystko widać, a kartony już stąd będą wychodzić i zacznie nam tu się robić miejsce. Jeszcze czuję potrzebę opowiedzenia wam o tym. To jest taki stojak na drewno. On ma nogi, więc się tam przesuwa lewo, prawo, tył, przód. I tutaj trzymamy dłuższe elementy, tutaj trochę krótsze. Wszystkie ścinki, które są użyteczne, idą tu. Je od razu widać, jakby co mamy pod ręką dostępne i co można wziąć. To jest mega. Dłuższe elementy sobie tutaj leżą, takie. Z tyłu już mamy po prostu większe kawałki. No do środka, jak widzicie, też wchodzą rzeczy. Fajnie, że jest na kółeczkach. Ale najważniejsze, że wszystko jest pod ręką i jest przede wszystkim widoczne, co można brać i docinać. To, o czym mówił wam Michał, ten stojak na drewno, a to taki projekt z internetu ogólnie dostępny. Linka wrzucimy tam pod filmem, co nie? Do tego. Dokładnie. I takich rozwiązań jest bardzo dużo, możecie zawsze sobie dopasować, co wam jest bardziej przydatne na rękę. Na razie nam się spisuje, jak trzymamy porządek. Jak nie trzymamy porządku, to się nie spisuje. Dokładnie. Tutaj Rafał jeszcze zrobił. Już nad kole się zaczyna, jeszcze tego nie przymocował, więc zostawi to tak, bo jutro go nie ma. A ja będę mógł sobie już tutaj te kable przeprowadzać tutaj. I tak sobie myślę, że one mi wyjdą tu, już bez peszli prosto na ścianę, gdzie tutaj będzie cały zawijas kablowy. Fajnie. A tak to wygląda z daleka.
No i powiecie, dlaczego nie robimy sufitu, który powinien być zrobiony pierwszy, a zabieramy się już za to? Bo pierwsze są minusowe temperatury czasami, a za dnia jest plus 4 w Elblągu, więc ciężko nam byłoby tutaj polinora położyć. No i jeszcze czekamy na okno, które no niestety zły wymiar kupiłem, więc... Tak, bo fajnie byłoby zrobić wszystko po kolei, tak jak człowiek sobie wymarzył, no ale się nie da, trzeba po prostu się dostosowywać do natury, która rządzi. Za całość dałem chyba 120 zł, nie pamiętam, jakoś tak. A i chciałem też to kupić na miejscu w Elblągu i szukałem, to wychodziło 360 zł. Więc warto było poczekać trochę dłużej i zamówić to z neta niż z lokalnych sklepów. Ja na nadkola przykleję jeszcze tą piankę, taką specjalną, niby wygłuszającą. Co prawda, ja to i tak potem zawalę pianką izolacyjną, więc wydaje mi się, że i tak by wygłuszyło. Ale jak już kupiłem, no to chyba dla świętego spokoju położę to. Mamy i mogę już teraz tutaj kłaść ten nasz nadkola i będę kładł kable. I teraz to się okazuje. Byłoby to łatwo przykręcić, gdybyśmy chcieli mieć kątownik tu gdzieś, gdzie po prostu będzie go widać. No ale wiadomo, człowiek chciałby go ukryć w środku. Ja go ukryłem tam, ale zarazem wtedy jest bardzo trudno dojść tam, żeby to przykręcić. Przed zaklejeniem tych profili tam na dole, bo tam nie chcemy dawać pianki, bo tam są układy, lampki, chcemy tam mieć dostęp od zewnątrz przez lampki. Jeszcze przed zaklejeniem taśmą wrzuciłem to. To ma taką fajną rurkę i można to wprowadzać do środka i głębiej, ale ma jeszcze taką dyszę i ta dysza powoduje, że to idzie na boki. Nie do przodu, tylko na boki, po prostu kręci wszędzie. Bardzo fajne, spodobało mi się. O, i to jest na tyle tutaj zaklejone, żeby po prostu jak tu pianką uzupełnię, to żeby ta pianka w te profile tam nie spadała. Żeby były teraz puste w środku, żeby ta woda, która gdzieś tam może nawet spadać tu z reflektorów, ona gdzieś tam sobie ma krążyć, to żeby krążyła po samochodzie. I nawet nie wiem, czy tam są fabryczne w tych progach tam na dole odpływy wody, czy może my tam nawet coś nawiercimy, żeby w razie czego jak coś wpadnie, to tamtędy wyleciało. Zobaczymy jeszcze. Dzień dobry, cześć. Jest jest 1 kwietnia, prym-april, jest godzina 9.45. Dostaliśmy radio od kolegi do warsztatu, które... 1975, nie. Nieprawda, na pewno jest z 90-tych lat. Ten design. Dobrze, będzie miało nam co grać, nie będziemy musieli się w telefonach cały czas, jak będziemy musieli muzyczkę, tylko podejdziemy, włącz, wyłącz i coś nam będzie radośnie przygrywać, jak będziemy działać z kamperem. To tam. To będzie hi-fi sound surround do kampera może. Kampera. Tylko nasza antena może nie jest... W ogóle nie działa. Oj, dobrze, musimy popracować nad anteną. Dobra. Końcówkę kupić. Będzie zaraz działać. Będzie działać. Dobra, Michał powiedział, że musimy oddać okno. Kolejne. Kolejne, ale ja jeszcze nie wiem dlaczego. To zgaduj. To jest te mniejsze okno, 28. Jest uszkodzone, podejrzewam. Tutaj brakuje blendy jednej, tak? A nie, jest. Nie, brakuje. Czy jej nie ma w zestawie? No, ciepło. Wypadła. Nie. Przyszła wybrakowana. A co? Aha, no bo ja myślałem, właśnie nie wiem czy... Aha, tu, bo ja myślałem, że ten model nie ma tego w ogóle, bo nie ma tego zaciemniacza, żeby w ogóle... Ja w sumie nie wiem, czy ten model tego ma nie mieć, czy tego tu nie ma. No a to przez co chciałeś oddać? No chciałem oddać przez to, że tu nie bo że jest tylko moskitiera, a że nie ma tego zasłaniania może znać, całego. Okno dachowe 112. Pytanie, czy przyszło wybrakowane, czy ten model tego nie ma? Ja na to nie zwróciłem uwagi. Roletę zaciemniającą, jeśli jest do dyspozycji, oraz moskiterę można regulować bezstopniowo, niezależnie od siebie. A co to znaczy jest do dyspozycji? Że jest w opakowaniu, czy że jest model z i bez? Nie wiem. To już nam się wyjaśnił temat. No. To jest opcja bez po prostu, więc muszę oddać i kupić taką z i tyle. Nie zmienia to nic, bo do końca tygodnia i tak jest zimno, więc no to... 4 dni mam nadzieję, że się ogarną z wysyłką i z powrotem. No. Pojedziemy na ten? Na Złomowiec? No. Że coś tam może mają. Poszukamy okna, może mają coś. To wydaje mi się, że najbardziej realne. A może wy macie jakiś pomysł? Chodzi nam o to, żeby to nie było okno, które jest bardzo wysokie, bo tam ma być też panel, który się otwiera i ma go zaciemniać. To chcieliśmy coś, co jest płaskie, leży w miarę płasko na dachu. Nie musi być koniecznie otwieralne. Najlepiej jakby miało podwójną szybę, żeby tam się nie skraplało za dużo.
No i nie mamy pomysłu, co kupić tak naprawdę i gdzie tego szukać. Więc jeżeli wy macie jakieś doświadczenie, właśnie jak taki świetlik tam można by zrobić, albo czy to będzie jakiś szyberdach nieotwierany. Na pewno to nie może być mechanizmu wyjeżdżającego do tyłu ani do przodu, bo tam nie ma na to miejsca. Nie wiem. Jak macie jakieś pomysły, to dajcie znać w komentarzach. Okno wraca do paczkomatu, a my jedziemy po noże do heblarki i szukać na złom szyberdachu z busa jakiegoś może. I super. Myśleliśmy, że jest zamknięte, ale w związku z epidemią jest ograniczony kontakt z klientem. Tak? Klientem? Dobra, prosimy dzwonić. Ważne, że jest dobra wola, więc dzwonimy. Kliencie, call. Dobra, dzwonimy i się zapytamy, czy... I co tam, kliencie? Nie ma szyberdachów, solusów, jak się pan określił. Solusy. No, solusy do busa. Nie ma, oni nie mają przynajmniej. Więc, ale już nauczeni doświadczeniem, że wystarczy znaleźć numer i zadzwonić, nie musimy jeździć do każdego złomowca, tylko obdzwonimy te, które są w okolicach Elbląga. Tam. Wyciągnąłem kamerę, bo poszliśmy po noże do makity, do grubościówki i wyszła fajna sytuacja, więc chodźcie, pokażę wam, ale ja czasami w ogóle nie wierzę, że takie rzeczy się dzieją. Są mega pozytywne, ale czasami ja jestem aż przerażony. Zwłaszcza po ostatnim live, nie wiem, jak widzieliście, uzbieraliśmy 1200 zł z donate'ów. No i jakaś dobra pasa kolejnych prezentów cały czas się ciągnie za nami. Stało się tak, że Robert chce nas wesprzeć, żebyśmy łatwo cieli proste linie, bo zobaczył moje niedoskonałości. I ma gest po prostu. Ludzki. A to jest Robert. Kapitanie, w związku z tym, że robisz świetny poradnik dla ludzi, hobbystów, fanów karawaningu, chciałbym wesprzeć twój projekt i mam swoją zagłębiarkę Mafela. Używam ją już w sumie 2 lata przy jakichś takich drobnych pracach w domu, w warsztacie. Troszkę szynki są pokiereszowane, ale myślę, że przyda wam się do cięcia sklejek, które mówiliście przed chwilą, że planujecie wycinać do kampera, więc chciałem przekazać ją tutaj. Dzięki. Żeby nie było. Więc przekazuję na twoje ręce, Rafale, i to są te 2 szyny. Gumkę wymienimy, ale myślę, że praca będzie... Będzie tak bardziej prosta niż moje prowadzenie ręczne. Super, naprawdę, to co robicie... Szatoba. Rafał? Tak. Pamiętasz, po co my pojechaliśmy? Tak. I wiem, że tego nie kupiliśmy. No. Ale mamy inny gadżet. Ile odcinków my już mówimy o tych nożach? 2 albo 3, no ale do podłogi jeszcze daleko, więc nie ma jakiegoś wielkiego pośpiechu. Kurde, ale znowu nas gość tak zaskoczył, że zapomnieliśmy o nożach. No, jest dobro w ludziach. Jest. Jest dobro w ludziach, prawda. Jeszcze 2 paczki odebrałem z paczkomatu, zaraz wam pokażę, co przyszło. I mamy tak, folia antywłamaniowa. Tutaj do okna. Jeżeli zdecydujemy się zrobić ten test, ją zamontować tak po prostu dla hecy. 3 klemy do akumulatorów, jak będę je łączył między sobą. Przy okazji coś takiego zamówiłem, nie wiem czy to działa czy nie, że można namagnetyzować końcówkę, żeby trzymała wkręty. Nie wiem, zobaczymy. I na koniec dużo wierteł, po 7-8 zł, to znaczy całe opakowanie 10 sztuk takich wierteł kosztuje tam 8 zł albo 10. I to są takie malutkie do nawiercania tego, no pod wkręty. Jak wiecie, mieliśmy okno 40, ja je odesłałem, zamówiliśmy 28, okazało się, że nie ma roletki. I właśnie uświadomiliśmy sobie, że chyba wiemy, jak zamontować tamte 40 na 40. Jakbyśmy z tej ramki wycięli tutaj tą górę i to będzie taka litera C i tą częścią będzie profil ten na dachu, zaraz wam pokażemy, to chyba to okno wejdzie. Więc idziemy sprawdzić i jeżeli to działa, to z powrotem zamawiamy po raz 3 okno, tym razem znowu 40 na 40. C jak ramka do okna. Ha. Zobaczymy, no. Przymierzymy. Mamy miarkę i idziemy. Czyli działa to tak, że teraz jedną częścią naszej ramki jest tak naprawdę ten profil,
I tutaj jest 4,5 cm od środka potrzebujemy. I 4,5 jest teraz, więc mamy jeszcze mały zapas na jakąś sklejeczkę albo na coś tutaj. Czyli co, Rafał, chyba powinno się dać to wepchnąć. Powinno się dać. Jeszcze zmierzmy, czy dokładnie to będzie 40 i gdzie musimy profil złapać, ale tu listewkę możemy zmierzyć. To zamawiam po raz trzeci okno z powrotem te duże i będziemy próbowali je wcisnąć. Szkoda, że trochę się pośpieszyłem z odesłaniem tego. Jak będziemy chcieli zainstalować trumę, to patrzcie, jakbyśmy to chcieli zrobić do ściany, to tam nam brakuje jeszcze z 8 cm do celu. Jakbym to nawet dopchnął bliżej, to i tak jeszcze brakuje 5, więc mamy dwa rozwiązania, w sumie 3. Pierwszy, wyciągamy całą piankę i to dobijamy do ściany, no ale tutaj będzie bardzo mało izolacji, będzie ciężko to wyjmować i to będzie kłopotliwe. I są jeszcze dwa inne sposoby. Piotr Wałczyk powiedział mi, że są właśnie takie bariery. To odsuwa ten komin o 3,5 cm, więc musiałbym dwa takie kupić i na siebie nakręcić. To wyjdzie 400 zł. Albo zaraz coś wymyślimy, użyjemy blachy kwasówki, bo mamy, i dorobimy ten komin i przedłużymy. Mamy jakieś wstępne pomysły. Udało nam się to dorobić. Wygięliśmy już bezpośrednio na palniku po prostu rękoma. Ciężko było nagrać, bo wiadomo, w dwójkę. Teraz jeszcze ją tylko zanitujemy, żeby się trzymała. Uszczelniaczem wypełnimy takim kominkowym. Jeszcze szlifiereczką tu dopasuje i po prostu jest idealnie. Można to nakładać i jeszcze głębokość sobie jakby sterować. Na koniec taśmą aluminiową wszystko ładnie z tyłu uszczelnimy. No i mamy kształt złapany. Uszczelnione tutaj zostało takim uszczelniaczem 1600 stopni do kominków. Następnie zanitowaliśmy. Teraz muszę to tylko wyciągnąć, żeby sobie zastygło. Widzę, że używasz nowej maszyny od Roberta. Tak. Będziesz ją jeszcze teraz używał? Tak, no żeby przyciąć tą krawędź już na równo. Będziemy mieli ścianę prawej burty do garażu. I potem będzie czas na wycięcie miejsca na trumę i na nadkole. Jak już będzie właściwy kwadracik, to od niego dopiero będziemy odmierzać. Mhm. Jakieś super funkcje? Magiczne moce? Magiczne moce, no bo super funkcje nie wiem, ale no, ma taką magiczną moc. No zaraz wam pokażę, może nie będę ten tłumaczył super. Widzicie, tutaj jest pocięte wcześniej przeze mnie. I są takie odpryski. Mhm. I są na to super sposoby starych wyjadaczy i doświadczonych ludzi, żeby nakleić taśmę, żeby to nie odpryskiwało i tak dalej. A ta maszynka ma taki jeden pstryczek, że się robi podcięcie tego laminatu i znowu pstryczek palcem wskazującym, drugi przejazd i jest odcięte na równo. To zaraz to zobaczycie. Sprawdzimy. No i teraz możecie zobaczyć, to jest tylko tak nacięte leciutko i teraz pewnie będzie cięcie ostateczne. To jak z fabryki. Jak z fabryki. Ponieważ wyszło, że tu położymy boiler i Rafał musi zrobić większą deseczkę, no to odkręcił śrubki. I co tam się działo? Ja tam tak piankowałem, psikałem, piankowałem, psikałem, piankowałem, psikałem. No i co, Rafał? Miękkie? Tutaj, w tym miejscu. Tutaj, wszędzie. Twarde. Czyli jeszcze tu było najgrubiej. Czyli tu jeszcze mogło nie... Miejsce. Jeszcze może nie zaszło. Ale już nie wnikając w to, tak dla mnie super to wychodzi. Więcej ona mnie potrzeba. Wow. Nasza. Druga półeczka. Widzę, że oglądałeś lekcje matematyki w telewizji. Tak, nie mam telewizji, ale widziałem w internecie. Mierzysz średnicę? Dokładnie tak. Myślę, że popełniłem błąd, mam błąd pomiarowy, muszę to skorygować. Tylko nie podnieś przypadkiem twoich obliczeń do potęgi. Oby nie było takiej konieczności. No, to się nadaje. Dobra, a teraz tak całkiem poważnie. Pytania, dwa do was. Pierwsza rzecz, zmienił nam się pomysł na prysznic. Żeby zredukować to miejsce, nie było osobnego kibelka, osobnego prysznica, to kibel będzie z prysznicem na szufladzie wysuwanej takiej, który będziemy mogli schować w garażu po prostu. Dzięki temu wykorzystamy część przy nadkolu. A drugie ważne pytanie, to co powinniśmy zrobić ze świetlikiem? Czy może macie jakieś wskazówki, jakieś dachy specjalne albo szyberdachy, na których unikniemy skraplania się wody, albo spróbujemy ograniczyć skraplanie się wody.
bo ten, jak wiecie, ta szyba będzie tylko i wyłącznie testem dla radości i obalenia mitów, podważania tematów i autorytetów. Pa.